Żądamy podniesienia naszych wynagrodzeń o ten wirtualny 1000 zł, którym pani kłamliwie nakarmiła społeczeństwo. Minister Edukacji Narodowej otrzymała nagrodę w wysokości 75 tysięcy złotych. To jest rok utrzymania 2 nauczycielskich etatów w szkole. Przypomnieć, że nauczyciel dyplomowany zarabia 5300 zł po podwyżce. Tymczasem ja jako nauczyciel z 13-letnim stażem i 6 specjalizacjami zarabiam jedynie 2000, w porywach do 2100 na rękę.